To nie był grzeczny bruzga. Dzisiaj gram niebezpiecznie. To nie jest mit, to jest prawda. Nie ma dobra potrawa, dobra kuchnia bez dobrego sosu. Zgadzasz się? Tak, oczywiście, że się zgadzasz. Ja dzisiaj warsztat kulinarny na sos maślany. Po francusku nazywamy to beurre blanc. Białe masło. Tak, bo masło jest białe. Brawo, Michel. Bardzo mało ilości składników. Mamy tutaj 4, może 5 z przyprawy. Mamy szalotka, masło, trochę wino białe, sól i pieprz. Dokładnie 5. Będziemy kroili nasza szalotka. Musi być koniecznie szalotka, mógł być cebula. Dobrze, ale ja lubię szalotkę. Ona jest taka dosyć łagodna. Ja uwielbiam. Sos beurre blanc, Michel. Mówi, że to mało składniki, że nagle można tyle rzeczy robić. Tak, bo do ten sos beurre blanc by dodał na przykład odrobinka octu razem z winem białym, by miał trochę kwasowość, który idealnie pasuje do różnej ryby na przykład. Szalotka jest cieniutka, żeby się upewnić. Można tak. Sos beurre blanc, sos maślany. Trzeba uważać na różne rzeczy. Po pierwsze, nie można za mocno grzać to, bo masło, jeżeli mamy za wysoka temperatura, on będzie się rozważył. Chodź bliżej, pokażę ci, że masło jest jeszcze, zobacz, on nie jest jeszcze gorące, a to celowo. To nie jest mit, to jest prawda. Nie można pozwoli, żeby nasza szalotka brała jaki kolor, cokolwiek. Ona musi zostać tylko lekko smażona. Szalotka po półtorej, dwie minuty, ona jest smażona, zobacz. Wino białe. I tu nie za dużo, będziemy parować, redukować trochę to wino. Potrzebujemy trochę płyn w garnku. I dlaczego potrzebujemy ten płyn? Bo będziemy po kolei dodawać to masło, mieszać mały ogień, aby mogliśmy robić taki rodzaj emulsji. Jest jeden łącznikiem idealny, jeżeli chcecie grać i bezpiecznie, i chcesz, żeby ten sos był idealny, takie lejący, maślany, można tuż po parowaniu wina odrobinka śmietana. Nie słodka, taka 18%, ale odrobinka. I to będzie idealnym łącznikiem, kiedy chcesz inkorporować to masło, to bezpiecznie gramy, nie ma ryzyka, żeby się rozważyła. A ja dzisiaj gram niebezpiecznie, bez śmietana. Kto nie był grzeczny? Bruzga. Jest ważne mieć zimne masło, twarde. Jest dużo mniej ryzyko również, że się rozważy, kiedy będziemy inkorporować go. Dlatego, że ważne elementy, temperatura masła i wiadomo, ruch. I mamy... I idziemy. I teraz proszę zobaczyć, chodź. Masło w końcu tylko się rozpuszcza powoli, a ja mieszając nie pozwala, żeby się rozważyć. Dlaczego? Bo dodajemy mu powietrze. Bo mieszając tak z rózgą dodajemy powietrze, a powietrze powoduje, że emulsja się robi i się stabilizuje to masło. Czy ważne ilości masło, które dodaje? Tak, bo jest moment, kiedy jeżeli mamy za dużo masła, to już on nie trzyma, on się rozważy, dlatego że te proporcje, które podaje, one są ważne. One są ważne i nie wolno przekroczyć. Brakuje nam jedno i to jest bardzo ważne, doprawić. Sól i pieprz biały. Dlaczego? Bo jeśli dodaję tutaj czarny pieprz, będzie widać, to jest nieładnie. Możemy dać pieprz cayenne, bo pieprz cayenne nie widać również w białym sosu. Konsystencja jest idealna. Sól i pieprz. Pieprz biały lub cayenne. Jest jeden problem z sosem maślanym. Nie można podać ją na zimno. Idealnie jest trzymać ją nawet w kąpiel wodny. Trzymajmy ją zawsze na taka temperatura około 40-45 stopni, żeby była lejąca. Sos beurre blanc, sos maślany jest już idealny. Pamiętaj, do ryby smażonej, nawet pieczonej. Do krewetki, do owoce morza, ale nie do mięsa. Jeżeli masz jakie pytanie, to napisz w komentarzu i wiadomo, że receptura będzie w opisie filmu. Ciao!